czym się różnią kaski oraz kombinezony zawodników kierowców w wyścigowych samochodach versus kask, kombinezon tego, co mają zawodnicy w motocyklach. Szybko to sobie wyjaśnijmy. Zawodnik kierowca samochodowy wyścigowy ma oczywiście kombinezon kask system Hans, który ma usztywniać Ci głowę. W razie jakiegoś impaktu bocznego, czy też uderzenia w ścianę, ma sprawić, że nie zerwiesz sobie kręgów, nie skasujesz sobie kręgosłupa oraz no de facto po prostu nie zrobisz sobie bardzo złego kółku. To jeszcze bardzo ważne jest to, że jest cały ważny jest kombinezon. Zacznijmy od tego, że mam bieliznę, która właśnie ma zabezpieczyć się przed tym, żebyś nie zapał ognia. Właśnie ta bielizna ma być ogniotporna, ma być w miarę wygodna i lekka. Bardzo ważne jest to, aby właśnie cały kombinezon był wykonany z elementów, z materiałów, które są ogniotporne i to jak najbardziej jest już standard w kombinezonach, które homologuje FIA. One muszą jak najbardziej wytrzymać pewne testy i muszą mieć konkretną minimalną ogniotporność. To są już najbardziej szczegóły, które już tu nie będę wdawał, ale w każdym razie jak widzieliście może wypadek Romana Grosjeana, to właśnie on miał na sobie wszystkie elementy, które już są aktualne właśnie zgodne ze standardem FIA, które jak najbardziej zapewniają zawodnikowi to, że on jakiś czas, chwilę może w tym ogniu wytrzymać. Tak samo jest też z kaskiem. Też musi przejść pewne testy, jeśli chodzi o zmiatanie oraz o poddanie właśnie obróbce ogniem. Ale jeszcze istotny element jest taki, że te kombinezony, jeśli chodzi o rozmiary, mogą być większe, mogą być luźniejsze, za ciasne raczej nie zdarzają się właśnie w wyścigach samochodowych. Bardzo ważne jest to, aby rękawiczki, jakie mają na sobie kierowcy, one były dobrze ogarnięte pod kątem szwów, tak żeby zawodnik mając je na sobie mógł dobrze właśnie wyczuć kierownicę oraz też wszystkie manetki, jakie ma właśnie na sobie kierownica oraz też przyciski. Podobnie jest też z butami, które też muszą być odpowiednio cienkie, by móc też dosięć do manipulatorów nożnych, tak żeby właśnie też jak najlepiej je czuć. A jak to się ma z kolei do zawodników motocyklowych? Tak najbardziej też. Mamy kombinezon, mamy kask, mamy też bieliznę, ale nie mamy żadnego Hansu, nie mamy żadnego kołnierza na sobie. I z czego to wynika? Mianowicie, o ile wśród kierowców samochodowych ważne jest to, by właśnie głowa była właśnie usztywniona, by oczywiście mógł gdzieś tam się obejrzeć, wchodząc w zakręt, by mógł właśnie mieć jakąś tam widoczność po wewnętrznej, ale niezbyt dużo, by właśnie ta głowa była w razie impaktu była jakoś usztywniona. Tak wśród motocyklistów bardzo ważne jest to, żeby zawodnik mógł się komfortowo na tym motocyklu poruszać, by mógł się przekładać z zakrętu w zakręt, by mógł się podnosić na hamowanie, by mógł się chować za owiewkę. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie i szyja, całe ciało było w miarę jakoś miało tą mobilność, miało tą możliwość ruchu i tego też powodu też bardzo istotne jest dobranie rozmiaru kombinezonu oraz jego kroju. Tak jak powiedziałem wcześniej, wśród kierowców samochodowych, to jeśli kombinezon jest zbyt duży, nie jest istotne, ponieważ on nie wpływa na aerodynamikę, nie generuje zbyt dużego oporu. Bardzo ważne jest to, żeby kask współigrał z tym, co mamy w samochodzie. Jeśli jest single seater, to ważne jest to, żeby kask był odpowiednio zaprojektowany pod aerodynamikę z pojazdu, żeby owiewki oraz całego kształt odpowiednio jakoś opływał powietrze tak, by współigrał z konstrukcją pojazdu, jeśli to jest możliwe. W przypadku samochodów zamkniętych, prototypów czy GT, turystyków, to jest mało ważne, to właśnie jest nieistotne, ale to jest mega istotne w przypadku zawodników motocyklowych. Tam właśnie kask musi odpowiednio współigrać z całą aerodynamiką motocykla, tak samo jest z kombinezonem. Dlaczego? Ponieważ no, zawodnik jest de facto elementem aerodynamicznym w całości, bo przez cały kombinezon właśnie, czy zawodnik się prostuje na hamowaniu, czy się składa, cały czas no, de facto jest wystawiony na działanie powietrza i w sposób, w jaki to powietrze wpływa zawodnika, ma spory wpływ na to, jak się motocykl odbuja, odpędza, odbija się na wyjściu z zakrętu, jaki ma potem opór na prostej, więc bardzo ważne jest to, aby zawodnik dobierając kombinezon sprawdził może w tunelu aerodynamicznym, bo część zespołów, część producentów w MotoGP czy innych seriach dysponuje czy to swoimi tunelami, czy też możliwością przebadania swojego zawodnika oraz jego kombinezonu w tunelu, pod tym kątem, że jak jest złożony właśnie za półką kierownicy, ważne jest to, aby nie ułożyć takich tego typu jakichś takich fałdek, żeby wszystko było jak najgładsze, no bo każda fałdka generuje jakiś opór. I teraz im mniej jest tych fałdek, im mniejszą powierzchnię czołową ma zawodnik, czy to właśnie jego kombinezon, czy kask,
tym lepiej właśnie na prędkości na prostej, tym lepiej właśnie na jego prędkości też na wyjściu z zakrętu. A więc bardzo ważne jest to, aby ten zawodnik, by ten kombinezon, wszystko było bardzo ładnie dobrane. Oczywiście istotną rolę też pełnią owiewki. Też w zależności od toru, czy od preferencji zawodnika, czy od charakterystyki motocykla, bywa też tak, że jeden zawodnik na tym samym motocyklu ma większą owiewkę z tyłu kasku niż jego team partner. To już to są kwestie indywidualne. Tu jak zwykle dążę do tego, że właśnie w MotoGP nie ma często jednego najlepszego rozwiązania. Możesz mieć ten sam kask, te same kombinezony, ale przez to, że załóżmy ty jesteś wyższy niż twój team partner, no to potrzebujesz, załóżmy, innych rozwiązań. Też inaczej generujesz nacisk na przednią oponę, inaczej też się obciążasz, więc właściwie cała dynamika oraz kwestia kombinezonowa właśnie w MotoGP zależy od tego właśnie, jaki opór, jaką aerodynamikę, jaki przepływ powietrza generujesz, ale właśnie bardzo ważne jest to, żeby tych fałdek było jak najmniej, abyś miał jakąś elastyczność, to też bardzo jest ważne. Tak jak powiedziałem, w MotoGP też masz bieliznę wyścigową, tylko ona jest już bardziej właśnie ciaśniejsza, jest bardziej, powiedzmy, gumowa. Sam kombinezon z kolei wykonuje się ze skóry, niestety, kangura. Niestety nie ma żadnych jakichś, powiedzmy, takich organicznych zamienników, czy po prostu zamienników, które niby nie krzywdziły zwierzątek. Niestety jest tylko właśnie w dyspozycji skóra kangura. I co bardzo istotny element, wspomniałem, w samochodach mamy Hans, w MotoGP nie mamy Hansa, ale z kolei zamiast za to zawodnicy MotoGP, szczególnie motocyklowi, od lat mają obowiązkowy tak zwanego garba. I to jest tak, często ten garb, przede wszystkim w nim się umieszcza napój. Ta samą papkę, którą stosują też kierowcy wyścigowi w samochodach, czyli taka bardzo niedobra breja, która zawiera sporo elektrolitów. I na początku jest w miarę chłodna, ale właśnie potem wraz z biegiem wyścigu w samochodzie robi się gorąco, to też ta papka też się podgrzewa. Wśród motocyklistów sytuacja jest taka, że tam oczywiście jest tam jakiś swego rodzaju napój, podobna papka, ale od mniej więcej roku 2018 obowiązkowe są też poduszki bezpieczeństwa na łokciach, na kolanach, na barkach, na plecach, także też dodatkowo też zawodnicy też mają często taki ochraniacz na piersi z przodu, by właśnie w razie jakichś uderzeń komputer, który jest w kombinezonie, mógł właśnie poprzez żyroskopy, poprzez czujniki, które są odpowiednio zaprogramowane i zaraz wytestowane wcześniej, mógł wykryć, czy właśnie zawodnik leci na orbitę, czy może jedzie jak normalnie motocyklem. Jeśli właśnie nam wystrzeliwuje na orbitę albo żyroskopy czuje, że zawodnik nam się właśnie kładzie na ziemię, no tak najbardziej taka właśnie poduszka jest aktywowana. Tak więc to jest takie szybkie właśnie podsumowanie tego, czym się właśnie różni ten ekwipunek w motocyklach versus w samochodach. Myślę, że jest mniej więcej w miarę jasno wytłumaczone. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie reakcję, zostawcie swój feedback oraz komentarz i cóż, mam nadzieję, że widzimy się i słyszymy się już niedługo.